Masiek, gdzie idziemy? Do Wilczej Jamy. Wilcza Jama. Idziemy zjeść dzika. Ciekawe rozwiązanie, jak wchodzimy, to po lewej stronie jest menu i trzeba sobie zrobić zdjęcie. Tak? Tak, bo bardzo często się on zmienia. Będzie dobrze? No. Zacny zakątek. Kurde. Bardzo ładnie tu. Z widokiem na Bieszczady. Fajnie. W ogóle chciałem zauważyć, że jesteśmy pierwszy raz od 3 dni pod dachem. A tak to cały czas w lesie, na świeżym powietrzu. Ja nie mogę, ja nie wiem, gdzie my jesteśmy w ogóle. Minęliśmy taką wieś Muszne, to jedyne, co zapamiętałem. Po lewej jest Ukraina, czyli gdzieś tam. Jedziemy na koniec Polski, absolutny koniec Polski, ten cypelek, ten ogonek taki słynny, który tam na południu Polski, to gdzieś tam jedziemy, nie wiem dokładnie gdzie. Może potem jak się zatrzymamy, to Maciek, powiem, tak. Maciek mi objaśni, gdzie jesteśmy, ale tutaj po prostu, nie wiem, jedziemy już chyba z 20 km. Tak jest. I po prostu cały czas dzicz, nie ma nic. A najlepsze jest to, że jakiś ślad na pieszo jest tu i to świeży, niezawiany. Jakiś wariat szedł w tej zamieci. Totalnie ciemno, nie ma nic. Wilki, niedźwiedzie. I my. Jesteśmy w najdalej, chyba na południe, wysuniętym miejscu, do którego da się dojechać samochodem. Ten cypelek, taki ogonek. Pokażę wam mapkę, na pewno na filmie będzie widać. Także tu już dalej się praktycznie nie da dojechać. Jesteśmy najdalej w wysuniętym miejscu na południe zakamarku Polski, którym można dojechać samochodem. Dalej jest park narodowy, można by pójść do źródeł Sanu, no ale my jesteśmy tu już późno i nie będziemy. A to 11 km trzeba iść w jedną stronę. 11, no to fajny spacer, idealny bym powiedział, nie? Tak. Historia Bukowca. Czyli to ta miejscowość, to się nazywa Bukowiec tutaj, tak? Jest, tak? Tej okolicy. Tak. Tu jeszcze jakiś był znak, zaraz zobaczymy sobie, gdzie, co i jak. Leniowa, Sianki, torfowisko, też ciekawe miejsce do zwiedzania. Jest tu nawet GoPro. Można jakieś kody. I rowerem można pośmigać. Także na pewno ciekawe miejsce. Totalna dzicz. Ale nie wiem, czy coś będzie widać. A co tam jest? Kampolada. Nie, to nie będziemy łazić. Zerzy nas tutaj jeszcze coś. Taki koniec świata, że to już naprawdę żywego ducha się nie spotkali. Jedynie satysfakcja będzie, że i po GPS-ie, tak, że byliśmy. Że przynajmniej ja, bo ty już byłeś tu parę razy pewnie. Tak. A ja byłem tu pierwszy raz na takim zagadnieniu. Ale lubię tym razem. Będę mógł się pochwalić, że byłem na tym ogonku, na samym koniuszku Polski, nie? Dobra, to co, szukamy jakiegoś miejsca na ostrek, nie? Jeszcze tak, musimy coś znaleźć. No, bo jeszcze w sumie na dzisiaj to nic nie mamy. Ale musimy sobie coś znaleźć. O, jak miło w samochodzie. Od razu daję popalić. I cały się trzęsiesz, nie wiem, czy ze strachu, czy z zimna. Wysiadamy znowu z auta, bo coś ciekawego. Dobrze zrozumiałem, retort. Taki piec do wypalania węgla drzewnego. 800 stopni robi. Retort, tak? Dobrze, tak, pamiętam? Retort. Piec do wypalania węgla. Otworzymy. Słabo widać, bo słaba latarka, nie wziąłem słabą latarkę. Drewnem, takim mniej więcej metrówkami, odpala się od środka. Jakaś szufla stara, ale taka konkretna stal. Jak to robili w ogóle? Konkretna. Nawet jako sam złom to jest. Retort. A tam co? Składzik drewna, tak? Tam jest pokazane mniej więcej jak to się układa w tym piecu. Jak to się układa w tym piecu. Jak byłem na wypale węgla,
to nie układali tego tak, tylko w poziomie było to układane. Więc nie wiem, czemu tutaj to tak zrobili, pokazali. Taki domek, taka przyczepa. Wypalacze drewno właśnie, znaczy węgla. Jakiś termometr tu jest, ale nie ma tej. Z drugiej strony chyba ktoś tam widać. Ogon z głowy. Nic nie widać za bardzo. Palacze, zdjęcia. No i w takich budkach żyją. Właśnie pan Józek, o którym ci wcześniej wspominałem. Mhm. Właśnie w takiej budce żyje. Cały rok. Cały rok. No, szyba pojedyncza, to za ciepło na pewno nie było w tych budach. Chociaż jak mieli ten węgiel. Kozę tam mają. I drewnem palą. Ja tutaj był wylot właśnie z kozy. Mhm. Jak wiesz, kozy w kozie, jak się pali. Tutaj. No, ciekawy sposób na życie. O, ciepły samochód. O, jaki ziąb. Momentalnie. Strasznie, no. To jest przerażające, że tam mamy spać znowu. I to jest... Jakby to już dwie nocy... No. I znowu mamy spać w tym lodzie, w tym prostu strasznym mrozie, który tutaj szaleje. Tylko wyjdziesz, tu ręce tak grabieją, że po prostu nie idzie się ruszać. Ale jak dzisiaj, spać? Jak bardzo jakoś tam dopada. No patrzcie, jak to wygląda. No, to droga po prostu w środku niczego. I wypala przed drewno. Tak jest. Tego, węgla. Węgla przed drewno, tak. Ale co zaskakujące, dość fajna droga jest, równa. Ta jest chyba nawet wyremontowana, ten odcinek. Chyba tak. I dość fajnie się tu jedzie, no zaskakujące. Znam gorsze drogi u mnie w okolicy, jak tutaj w tej dziczy. No. Uwaga niedźwiedzie, fajne znaki. Dla mnie bomba. Cześć. Trzecia noc zaliczona. Dzisiaj wracamy. Tu pogoda jakaś się robi. Nocy trochę wiało. I kiepsko się zasypiało. Długo nie mogę zasnąć. Tak szarpie namiotem. Teraz już prawie 8. Nie jest źle ogólnie. Półtorej stopnia. Ciekawe ile na zewnątrz. Ale mrozik jest chyba, bo... Wsypuje się lód. Co? Pięknie dzisiaj, z pięknym słońca się robi. Grzeje. Taki poranek na pożegnanie. Będę miło wspominał mimo wszystko. Bo dzisiejsza noc była trochę ciężka. Biało, szarpało namiotem. Trudno by było zasnąć. Ale poranek wynagradza wszystko. Robimy sianko. Ja mam problemy z spalnikiem, zresztą obaj w sumie mamy, bo spalniki, butle przymarzają i strasznie powoli grzeje. Ja sobie tylko wodę trochę zagotowałem, a teraz próbuję tu jakiś strogonów jakiś ma być ze słoiczka. Także na wypasie sienanko, nawet w domu takiej sienal nie mam. Ale po prostu tutaj lepiej smakuje. Z takimi widokami
No dzisiaj pogoda się piękna zrobiła. Na sam koniec. Dobrze, że wczoraj w nocy nie wyjechaliśmy. Jeszcze się pomęczyliśmy w tej dziczy, bo dzisiaj poranek wynagradza wszystko. Pięknie jest, no. O, dzisiaj widoki by były na rawkach. No, ale czas już wracać, bo jeszcze trzeba się rozpakować w domu, wysuszyć wszystko. Mróz generuje tak dużo problemów. Nawet sobie nie zdawałem sprawy z tego, ile problemów. Na przykład tak jak te palniki. O, taki pewny byłem siebie. Okazuje się, że ognisko jest najpewniejsze w takich warunkach. Trzeba by tak, następnym razem trzeba by taki kociołek zawieszany i tam byśmy musieli gotować, to by było pewniejsze. A mam taki garnek, nie zawieszany, ale do wstawienia, do ogniska. Oj, tak no, jest, to takie to dwa strogonowy wlać. No, zagotować i... Także palniki nie za bardzo, nie. Zimą na biwaku się bardzo słabo. Coś tam się uda, ale zajmuje to dużo czasu. Buty tak samo. Nie, moje buty trekkingowe, jedne i drugie nie nadają się na takie coś. To muszą być jakieś ciepłe śniegowce, grube, grubaśne, ciepłe śniegowce, bo tu się mało rusza. Siedzi się często bez ruchu, więc się marznie. A co tobie, Maciek, zagrało, a co nie zagrało? Podobnie jak tobie. Jedynie co to właśnie buty, kuchenka, większa sikiera, żeby się nie męczyć. A co na plus? Piła się sprawdziła bardzo dobrze. Piła ta japońska, no, taka fajna, nie wiem czy wiecie o co chodzi, taka duży brzeszczot taki, trzyma się jedną ręką, jak nóż, jak nóż w sumie wygląda, nie? Bardziej tak, nóż przypomina, taki wielki i fajnie ścina drzewa, gałęzie. Muszę ten patent rozwinąć, ulepszyć i udoskonalić. Tak, bo Maciek śpi w samochodzie, to jemu tam wiało, znaczy zimne powietrze opadało z szyby i po prostu no, dokuczliwe było. Słonki termiczne naprawdę dają radę. W lato będę testował, na pewno też fajnie osłonię od słońca. No i dodatkowy plus, że się jest osłoniętym, jak się śpi w bardziej jakimś tam dostępnym miejscu, no to nikt tam nie będzie zaglądał do auta. No, ja jestem mile zaskoczony czapką, uszatką, taka, nie wiem, tam może gdzieś na filmie się przewinie, taka na uszy i klapka na oczy i nos. Super sprawa, naprawdę myślałem, że to będzie troszkę przeszkadzało do spania, ale rewelacja, naprawdę klap i się elegancko śpi. Nic nie marznie, elegancko się oddycha, nie przeszkadza, nie gila. Super sprawa, polecam czapki, uszatki z klapką na oczy. No ja z tym problemu nie miałem, mi bardziej stopy bardziej marzną. Ogrzewacze się sprawdziły też, potestowaliśmy. Tak, chemiczne ogrzewacze. Chociaż chemiczny podgrzewacz żywności zawiódł, w ogóle nie wiem. To ten mróz tutaj wszystko, baterie wykańcza w kamerze. Już nam się nawet kończy miejsce, ojejku. Także będziemy się żegnać, to chyba na tyle. Obóz zwinięty, nic po sobie nie stawiamy. Tak to było, tak to zostaje. Parę drągów drewna jeszcze może ktoś sobie będzie ognisko robił. Także żegnamy się z Bieszczadami. Maciek, dzięki za przygodę. Do zobaczenia. Bardzo fajnie było. Szkoda, że przy takiej pogodzie musimy wyjeżdżać, no ale niestety, co przyjemne, to musi się skończyć. Może jeszcze, że tak powiem, smak został zaostrzony. I tak na, jest. Prawie na jeszcze, pewno. Jeszcze to powtórzymy. Na pewno to powtórzymy, nie? Na razie. Trzymajcie się. Mieliśmy wracać i jeszcze zwiedzamy. Zapora na Solinie. Kolejeczkę wybudowali. Można sobie ładnie pozwiedzać. To na górze co jest? Dokąd tam podróżujesz? To zawraca, czy jak, na czym zawraca, to polega? No, zawraca. To zawraca, tylko... aha, czyli jedziesz i wracasz. Na porę można pooglądać. Lato to tu jak na Krupówce. Bieszczadzkie Krupówki. Tak jest. Dzisiaj zamknięte. Dzisiaj poniedziałek jest. Nikogo nie ma. Tylko my. Bar Donald. Jak bulwar gdzieś w Kalifornii.
Romantyczne rejsy. Najwyższa jakość usług. To co tam w tych romantycznych rejsach jest, że taka jakość musi być? Co to miało być? Przejście, żeby na zaporę dojść. A kudeczka. Ładnie, bardzo ładnie. Mamy ten przywilej, że jesteśmy tu sami. Ale też wszystko jest zamknięte. Co ta zjeżdżalnia robi tutaj, nie wiem. Gdzie tu się, do czego to się tu wyjeżdżało? Do jakiejś łapeczki chyba. Armia tu jest. Fala nawet spora. Nie wiem, czy ryzykować schodzenie, czy nie. Nie chciałbym się wykopać w tej wodzie jednak. Chyba jest plus nawet, nie? Bo ten śnieg jakiś taki mokry. Fale jak na morzu. Praktycznie sami tutaj jesteśmy. A warto, naprawdę zimą jest pięknie, cudownie. Widoczki są super. Jedna buda dosłownie otwarta, a powinien być tu tłum. Nie wiem, czemu tu nikt nie przyjeżdża zimą. Bardzo mało ludzi. Chociaż dzisiaj w sumie jest poniedziałek. Może na ferie będą. Ale w sumie dzisiaj już początek już, ferii. Tak, właśnie dzisiaj są ferie, to już powinni być. Nikogo nie ma. Nikogo nie ma, pustka, zamknięte. Mocno. Wszyscy w szczytku siedzą. Mocno niedoceniony obszar. Czy by wszyscy te, znaczy, czy by te narty tak mocno przyciągały wszystkich ludzi? Chyba nie potrafią znaleźć nic innego w tej rupie. Na dużo.